słowiańskiej mitologii rusałki były demonicznymi istotami zamieszkującymi lasy, pola i zbiorniki wodne. Wyobrażano je sobie jako piękne nagie dziewczęta z rozpuszczonymi długimi włosami. Głośno się śmiały oraz śpiewały. Ukazywały się w czasie nowiu i wabiły do siebie młodzieńców. Jeśli któryś się do nich zbliżył, włosy rusałek stawały się zielone, a twarze wykrzywione. Rusałki zabijały zwabione osoby, które ich dotknęły. Kiedy taka osoba znalazła się w ich władaniu, to nie miała zbyt wielkich szans na przeżycie. Rusałki łaskotały nieszczęśnika, który od spazmatycznego śmiechu umierał. Mogły także tańczyć z ofiarą tak długo, aż umrze ze zmęczenia. Istniał jednak sposób na ocalenie swojego życia. W rzadkich okazjach rusałki zadawały przeróżne zagadki, a ten, kto znał na nie odpowiedź, uwalniał się od złego czaru. Jednak nie tylko męska część populacji była zagrożona. Czasem wabione były także młode kobiety, które zostały wciągane w głębiny i tam się topiły. Uważano, że rusałkami stają się panny, które zmarły, zanim zdążyły wyjść za mąż. Witam wszystkich serdecznie na kanale Rekin Srebra. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Państwu pierwszą monetę z serii Bestii Słowiańskich – Rusałka. Jest to pierwsza moneta bulionowa od Mennicy Gdańskiej, która została wybita z 2 uncji srebra próby 999. Nakład tej monety to jedyne 10 tysięcy sztuk na cały świat. Na rewersie monety przedstawiona jest tajemnicza postać rusałki, która wynurza się z wody. Bardzo fajnie wygląda głowa i ogon rusałki, które sprawiają wrażenie, jakby oplatały cały rewers. Dookoła niej pływają wodne stworzenia, wśród charakterystycznej roślinności. Pod rusałką jest umieszczona lilia wodna. Kwiat ten jest głęboko zakorzeniony w literaturze i heraldyce słowiańskiej. Na dole znajduje się duży napis Rusalka, a poniżej Slavik Bestiary. Jeśli chodzi o awers monety, to na samym środku jest umieszczony herb emitenta Republiki Kamerunu. Nad herbem znajduje się napis Republik de Kamerun. Pod herbem znajduje się symbol i próba srebra AG999, a poniżej nominał 1000 franków. Otok awersu obfity jest w mistyczne detale związane z fauną i florą. A na samej górze znajduje się rok bicia 2022. Całość wygląda rewelacyjnie, bardzo wysoka ocena. Tak więc mamy pierwszą monetę bulionową wybitą przez Mennicę Gdańską. Moneta otwiera nam serię Bestii Słowiańskich, Rusałka. Myślę, że jest to naprawdę świetny pomysł i bardzo fajny projekt. Również bardzo fajnie wykonany projekt, tak więc wielkie brawa dla Mennicy Gdańskiej za pomysł i wykonanie właśnie takich monet. Jest to pewien ukłon w stronę silverstackerów, nie tylko kolekcjonerów, ale silverstackerów, ponieważ cena jest naprawdę bardzo przystępna. Można właśnie takie monety kupować. Co prawda jest limit w sklepie, ale myślę, że przy tym nakładzie będzie to naprawdę bardzo fajna okazja inwestycyjna, okazja zakupowa, aby zainwestować trochę kapitału właśnie w stricte metal. Tak więc na pewno ja też zakupię sobie kilka egzemplarzy, ale też spójrzcie, jest dostępna skrzyneczka właśnie na te monety i co ciekawe, ta skrzyneczka będzie nam mówić, ile będzie jeszcze monet w serii, tak więc naprawdę bardzo fajny pomysł. 10 tysięcy monet na cały świat. Myślę, że tutaj Polska wchłonie bardzo dużo tych monet. Zobaczymy, jak to będzie się cenowo przedstawiać, ale zobaczcie, 3-uncjowa rusałka zniknęła dosłownie w kilka dni ze sklepu. Ja nie zdążyłem kupić pierwszej właśnie monety z serii 3-uncjówki. Zobaczcie, już w tej chwili te monety są na rynku wtórnym. Około 3000 zł trzeba zapłacić za 3-uncjową rusałkę Super Premium. Te monety były w okolicach 1600 zł za właśnie 3-uncjową rusałkę. Tak więc moim zdaniem 2-uncjowe monety również będą się cieszyć na rynku monet kolekcjonerskich, ale też myślę, że tutaj wielu fliperów i silverstackerów włączy się do gry. Tak więc póki co warto jest zainteresować się właśnie takimi monetami, warto jest kupić takie monety. Przynajmniej ja tak zrobię, na pewno kupię kilka egzemplarzy, kupię sobie skrzyneczkę, kupię sobie kilka monet właśnie typowo inwestycyjnie na flipa.
Oczywiście nie są to żadne porady inwestycyjne, każdy zrobi tak jak uważa, ja tylko przedstawiam co ja zrobię, jakie są moje strategie, jakie są moje plany zakupowe. Oczywiście wszystko to co kupię pokazuję fizycznie na kanale i będziemy to dalej omawiać. Ale biorąc tylko to pod uwagę, że jest to pierwsza moneta z serii, ma bardzo niski nakład jak na monetę bulionową, bo jest to tylko 10 tysięcy sztuk na cały świat. Przypominam, inne bestie królowej czy bestie Tudorów zawsze są nielimitowane i jest to nakład około 300-400 tysięcy sztuk na cały świat, tak więc mamy tutaj około 5 razy mniej nakładowo, jeśli chodzi właśnie o naszą bulionówkę. Następnie cena za tą monetę jest naprawdę bardzo przystępna. Mamy tutaj lekko ponad 300 zł, tak więc cena jest bardzo zbliżona do zwykłej uncji srebra, do zwykłej bulionówki. Tak więc jeśli nie sprzedamy takiej monety na rynku wtórnym, to i tak mamy stricte metal w stosie. I wykonanie tej monety. Sami widzicie jak wygląda, jak się prezentuje. Myślę, że jest to też pewien smaczek kolekcjonerski. No i fakt, że jest to pierwsza moneta z Mennicy Gdańskiej, bulionówka, którą Mennica Gdańska wybiła, to też może podnosić w pewien sposób wartość takich monet. I już kochani, powoli kończymy. Na sam koniec chciałbym tylko zaprosić Was na kolejne premiery monet Super Premium i monet Premium. Już niebawem pojawi się więcej filmów na kanale, a na tą chwilę bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję za to, że subskrybujecie mój kanał, za wszystkie łapki i komentarze pod filmami, za to, że wspieracie mój kanał, bardzo mnie to cieszy, bardzo motywuje i daje mi naprawdę dużą motywację do nagrywania nowych odcinków, do prowadzenia tego kanału, do poprawiania jakości obrazu, dźwięku czy też treści na tym kanale. Bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.